Hej, witam was serdecznie. Jestem Itan, a to będzie już nasz trzeci opening. Tym razem 27 skrzynek. Może jakieś wpadną dodatkowe. Także z tym startujemy. I tak sobie myślę, że 3 openingi zrobiłem po prostu tak na start. Teraz pomyślałem sobie, że niech czwarty zależy od was. Jak wbijemy 50 łapek w górę pod tym filmikiem, to oczywiście wystartujemy z kolejnym openingiem, który będzie miał no minimum 20 skrzynek. Tak więc pamiętajcie o łapkowaniu, no i pamiętajcie o subskrypcjach. Tak więc cóż możemy zrobić? No nic, zaczynajmy. Ostatni opening nie był zbyt ciekawy, ale miejmy nadzieję, że okej, wytworna V. Okej. Tą postacią nie gram, ale może coś się tam nią... Może coś się nad nią tam zastanowię. Ale to już mam. Okej, będzie do rozmiany na pewno. Ile z tego? Okej, 1083. Akurat właśnie w ostatnim odcinku wypadł właśnie ten udyr, którym muszę przyznać, całkiem fajnie mi się gra. Jestem z niego całkiem zadowolony. Gragas. Okej, no Gragasem w sumie mógłbym się zastanowić nad nim, bo sporo oglądam filmików z jego udziałem, więc czemu by nie? Można by coś pokombinować, żeby go sobie tutaj ulepszyć. 490. Tak naprawdę nie jest drogo i może tego Ramusa już tak finalnie bym tutaj też ulepszył, bo też całkiem ciekawy na topa się wydaje. Okej, lecimy dalej z tymi skrzynkami. Okej, Nocturne. A raczej nie zamierzam im grać. Okej, dostaliśmy też klejnot. Klejnot, za który będzie można właśnie Ani albo Vayne. Nad tą Vayne w sumie cały czas się zastanawiam, więc może by te klejnoty zacząć sobie zostawiać. Mimo że w ostatnim odcinku mówiłem, że raczej nie, ale tak troszkę pomyślałem nad tym, więc no zobaczymy. Generalnie zaczynaliśmy z 27 skrzynkami, więc tak naprawdę tej 28 już tutaj moglibyśmy nie robić, a zostawiłbym sobie właśnie ten klejnot ewentualnie na tą Vayne. A tymczasem nam Queen wypadła. Całkiem ciekawa postać, jak się dobrze zagra combo, to można łatwo przeciwnika na topie poharatać. I to też jest postać, nad którą się gdzieś tam zastanawiałem. Więc na razie okej. Zdecydowanie ją tam sobie zostawię. Talia. No, to w ogóle już będzie do oddania, bo Talia w ogóle mało grywalna postać, zwłaszcza z jej ultem, który do końca nie wiadomo, co można nim robić. Twisted Fate. Ja raczej nie zamierzam tą postacią grać. Będzie do przerobienia. Lux. Lux już mam, więc na pewno też będzie do rozmiany. Chociaż ostatnio rzadko nią grywam, ale gdzieś tam się będę musiał jakoś z czasem do niej przekonać, żeby pograć nią troszkę więcej. No serio? W ostatnim odcinku 3 razy wypadł. 2 albo 3 razy wypadł udyr, plus skin do niego. Teraz znowu wypada. Riot, co jest? Okej, Panteon. Panteonem gram, więc skórka całkiem by była ciekawa do niego, więc mogę ją sobie aktywować, zwłaszcza, że to jest
Skórka, której chyba nie można. Ot tak. Kupić. Tak, zgadza się, nie ma tutaj jej. Jak widzicie, na razie moja lista jest dosyć krótka, ale miejmy nadzieję, że po tym odcinku jakieś ciekawe postacie nam tutaj wpadną. Ezreal. O, Ezreal jest jedną z tych postaci, które chciałem mieć na tym koncie, więc z pewnością będzie tutaj do ulepszenia. 580, ok. Tutaj będę miał z tych trzech postaci Stali, Lux i Zudyra troszkę tej esencji, chociaż tak jak mówiłem też w poprzednich odcinkach, sobie sam zbierałem tą esencję, żeby właśnie mieć na takie postaci. Tutaj nawet można by tą czwórkę zrobić, a to pomyślimy na samym końcu. Fiddlestick. Ciekawe na dżunglę, ale brytyjski. Zwłaszcza po ostatnim Brexicie. Brytyjczycy nie są zbyt mile widziani. Ok, 15 jeszcze zostało, więc całkiem spoko. Jace. No raczej jakoś tak do końca mnie ta postać nie przekonuje. Więc będzie do rozmiany. Anivia. Kurde, oglądałem ostatnio filmik, gość zrobił, chyba miał 1000 albo 2000 gier Aniwią. I szczerze powiedziawszy, nie szło mu zbyt dobrze. Nie wiem, co on widział w tym. Także też będzie do rozmiany na esencję, przynajmniej w moim przypadku. Lulu. O, epicki odłamek skórki. Całkiem ładnie. Nad Lulu można by się zastanowić. Jako właśnie support. Jakby gdzieś tutaj wypadło, chociaż zakup. Ile kosztuje zakup? 4800. No trochę kosztuje. Ale okej. Zostawię ją sobie na później. Draven. Legendarny odłamek. Kurde. Ładnie, ładnie. Muszę przyznać, chociaż Dravenem nie gram. Ale kurczę, może by to mnie jakoś skusiło do pogrania nim. No, trzeba przyznać, że tym razem o wiele lepszy ten opening jest. Bardzo ciekawe skórki wypadają. Dużo bohaterów, na czym też właściwie mi zależy na tym koncie, bo jak sami widzieliście, mam ich tutaj dosyć mało. A dzięki temu już tutaj nawet mógłbym czwórkę kolejnych dołożyć. Mundo. No tym nie gram. I szczerze powiedziawszy, nigdy jeszcze nie miałem okazji nim zagrać. Ale mógłbym sobie tą skórkę zostawić tak na wszelki wypadek. Okej, nad tobą się zastanawiałem, żeby kupić. Runiczny kserat. Okej, to nie jest jednak skórka, która mi się najbardziej podoba. Ostatnio też właśnie jedna z osób pod ostatnim filmikiem napisała mi, że jakie to moje reakcje były na bodajże Gravesa i Udyra. No hello, skórki są tylko kwestią designu. To, że coś jest legendarną skórką, to nie znaczy, że już muszą mi majtki spadać z wrażenia. I że jest to coś, co chciałbym zdecydowanie mieć. Ja tutaj raczej patrzę na aspekt wizualny i to jest właściwie dla mnie tym wszystkim najważniejsze. Tak po prostu powiem. Ani Panda. Okej. Trochę nią kiedyś pogrywałem.
Jest kilka filmików. Tylko że na innym koncie, więc tutaj. Tutaj niestety chyba mi się po prostu nie przyda. Heimerdinger. No tą postać już tutaj mam, więc zdecydowanie do rozmiany. Alistar. Jako support. Całkiem okej. Chociaż jeszcze nie miałem... Chociaż nie, raz nim grałem. Raz nim grałem, jakoś tak średniawo mi poszło i w sumie się później po tym zniechęciłem. Ale w sumie mogę go sobie zostawić na wszelki wypadek. Zdecydowanie będę miał postacie, które będę chciał gdzieś tam indziej rozmieniać. Trash. No tym też nigdy nie grałem. A tutaj dodatkowo głębinowy trash. Pytanie, czy chciałbym go zostawić. Ale czy on taki fajny? W sumie ten jest znacznie ciekawszy. O, ten Mroczny Gwiazdy widziałem. Ostatnio grałem z gościem, który miał to. Ale chyba bardziej mi się ten podoba. Okej. Ostatnich 5 skrzynek. Zobaczymy, czy wypadnie jeszcze jakiś... Najbardziej by mi zależało na jakimś bohaterze, który... jest w kręgu moich zainteresowań. Okej, pogodynka Jana. No nią to w ogóle nie gram. Ale że legendarka mógłbym sobie zostawić tak na wszelki wypadek, gdybym się kiedyś może przekonał do tej postaci. Także fajnie. Fajne rzeczy wypadają. Trochę już nam się tutaj tych legendarek uzbierało, plus super skórki, plus kilka, których kupić nie można. No właśnie, to mam do tego Ezreela. Okej. Mógłbym to sobie też później zrobić. Żeby ta postać nie była taka standardowa. Talon. Okej, Talona mogę sobie zostawić. Gdzieś tam nad nim się zastanawiałem. Więc czemu by nie? Ale nie będę go na razie ulepszał, po prostu niech czeka na swoją kolej. Okej, mecha totem. Całkiem ciekawy, chociaż ja używam takiego z pająkiem. Za 200... nie, za 340. Okej, trochę będzie tutaj z tych co mam, więc spokojnie będę chyba mógł sobie to zakupić. Urgot. Ostatnio coś tam nad nim kombinują, żeby troszkę wrócił do mety, ale to jego ulti, kurde, zamiana miejsc. Po co mamy dawać naszemu teamowi jakąś postać, żeby wpadła do nas, jak sami lecimy właściwie w ramiona przeciwników. Także w teamfightach ten ult trochę mnie nie przekonuje. Okej, i ostatnia skrzynka. Epicki Velkos. No, całkiem ładnie. Nad tym w sumie też się troszkę zastanawiałem, więc... Jakbym miał bohatera, to oczywiście... Czemu by nie? Mógłbym pokombinować z tą skórką. Ale okej. Zajmijmy się najpierw tą częścią. Tak, rozmień. Ciebie też już mam. Okej, wait a second. Muszę troszkę tutaj pokombinować. Lux też wyrzucamy. Talię na pewno wyrzucamy. Udyra wyrzucamy. I ciebie też wyrzucamy. I na pewno co bym chciał w tym momencie to ciebie, Ezreela. Okej. Wiecie co? Ja się tutaj zobaczę. Zobaczę co chcę na oko czaj i po prostu do was za chwilkę wracam. No i jesteśmy z powrotem, tak więc... Na czym tutaj skończyliśmy? Tak, na tych
bohaterach, których... Okej, w sumie tak sobie zostawmy. To już nic nie będziemy kombinować. Przejdźmy do dolnej części. Fiddlestick. Raczej nie będzie mi potrzebny, więc mogę go spokojnie sobie oddać. A Panteona na pewno będę chciał. Za 450 to nie podlega żadnej dyskusji. I co? I co dalej? Udyr na pewno nie będzie potrzebny, bo już go mam. A tutaj tego Ezreela sobie zrobiłem, więc mógłbym też do niego zrobić skórkę. Może jakaś tam szałowa nie jest, ale... Ale zawsze to jakaś skórka. Okej, Twisted. Ciebie na pewno nie będę potrzebował. Jesteś mi zbędny. Mundo. Okej, no Mundo mogę na chwilę obecną zostawić, ale... Nocturne. No ta postać jakoś tak mnie do końca... Nie przekonuje. Pozbędę się tego. To zdecydowanie nie będzie mi potrzebne. Co tu zostało? Ani. Ani raczej nie zamierzam grać na tym koncie, więc... Więc mogę się jej pozbyć. Panda. Threshem też raczej nie zamierzam. Kurde, no jest dylemat. Na pewno to. Tego z całą pewnością mogę się pozbyć. Na pewno będę chciał tutaj oszczędzić 1500 na Siona. Na V raczej nie gram. Joanną też nie zamierzam. Zeda byłoby fajnie gdzieś tam zawsze za nadrzu mieć. Tak samo Katrin. Lulu. Okej, no Lulu jest fajna. Mógłbym sobie zostawić. No jest dylemat, to trzeba przyznać. Dobra, pozbędę się. Chociaż nie, jest sporo, więc mogę to zostawić, ale może bym sobie ulepszył tą skórkę, znaczy właściwie totem. 340 to nie jest tak drogo, więc... Więc czemu by nie? Będzie gdzieś tam na przyszłość. Joanna, no tą raczej nie zamierzam w ogóle grać, więc chyba nie byłaby mi potrzebna. Raczej jej umiejętności zbyt mocno mnie nie interesują, więc sobie to rozmienię, aby mieć po prostu na przyszłość więcej esencji. No i co? I na chwilę obecną w sumie bym zostawił tak jak jest. Na przyszłość będziemy mieć tutaj jeszcze jakichś bohaterów, nad którymi będę musiał się zastanowić, szczególnie ta trójka. A skórki oczywiście też będą do odblokowania na przyszłość. A tymczasem zakończmy ten odcinek. Ja oczywiście przypominam, jak pojawi się 50 łapek w górę, to rozpoczynamy z kolejnym openingiem. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym. Hej, hej!